Polskiej Ligi Piłkarskiej, która jeszcze wówczas była trzecim szczeblem rozgrywek. Po tych meczach, stosunek Fizika. Świderski, uderzenie Daniela Świderskiego, minimalnie ciągnął kilka metrów, zagrał do Świderskiego, robot, doskonały strzał, instynktownie bramkarz na rzut rożny, trzeci gol. Stalówka mogła w tym spotkaniu objąć prowadzenie. Teraz... rzutu wolnego, Świderski, po rykoszecie. Kiełbasa. Kiełbasa Świderski! Nie trafił tego Daniel. Zablokowany Korolski. Świderski. Stadionie w Tomaszowie Lubelskim. Dużo ciekawego się dzieje, chociaż oczywiście bez bramek, ale teraz Gdańska Stal zbliża się do pola karnego. Teraz Szymon Jopek, dobre podanie w pole karne, Daniel Świderski. Ucieka ta piłka jeszcze do granie tutaj przed samą linię bramkową. Szymon Jopek jeszcze szuka tam Daniela Świderskiego. Jest udany. Polekamy. Lewa strona boiska. Maciej Wojtak dochodzi, strzela. Blokowany jeszcze będzie poprawka, ale Szymon Jopek na kilkudziesięciometrowy rajd naszego kapitana. Jest już polekarny. I będzie rzut karny dla Stali Stalowej. Już Szymon Jopek podchodzi do piłki. Uderzenie i 1-0 dla Stali Stalowa Wola. 71. minuta spotkania Stalowa Wola w Tomaszowie Lubelskim. Obejmuje prowadzenie, strzela, rzuca piłkę na środek pola karnego. Nie ma tam żadnego z zawodników Stalowa Wola, ale jeszcze jest walka, jeszcze Daniel Świderski. I wiecie, no, wyglądało to tak, przynajmniej w tej drugiej połowie, słabiej niż w pierwszej. Teraz strzał, próba. Muszę nic nie stracić, ale teraz jest środek pola karnego. W starcie Daniel Świderski. Czy tam nie było faulu? Sędzia jednak. Teraz lewa strona boiska. Już środek, gryf. I to jest gol! Gol za Stali Stalowa Wola. Sławomir Duda zdecydował się na strzał z ponad 25 metrów. Doskonały. Piłka powrotna do kapitana, nasz Klepacki. Przedziera się tu ładnie Klepacki. Jeszcze niecelne. Falówka, czy jeszcze będzie chciała tu dobić rywala w dzisiejszym spotkaniu? I oczywiście Daniel Świderski, 15 rzut rożny, zostaje wykorzystywany, zamieniony na bramkę Daniela Świderskiego w doliczonym czasie gry. Wreszcie Daniel Świderski, trzeba było czekać do 93 minuty, aby Daniel wreszcie wpisał się na listę strzelców. Brawo, tak jak wspomniałeś, 15 rzut rożny, idealne wyśrodkowanie na głowę Daniela i w tym momencie sędzia Sebastian Dudek chodzi. I wygrywa Stalówka, tak się bawi, i wygrywa Stalówka, hej, tak się bawi, i wygrywa Stalówka.